Zyska, więc co? Spadamy, nie? Cześć, kotał. Przestań uderzać. Doki, doki, doki. Która jest godzina? Już jest 23? O kurde! A my dopiero jesteśmy na etapie wyprawy dobrej. Oh my god, widzicie? Mówiłem, po 23. Doki, doki jest lepsze od EFT. Jak oszukał was? Mówię, po 23. Musicie słuchać mnie uważnie. Czekajcie, nie zapakowałem kombinezonu, chcecie mi powiedzieć? Czy ja to zrobiłem poważnie? Nie, jest zapakowany. What? Co wy gadacie? Ale wiecie czego? Nie wziąłem baterii, nie wziąłem. Jak nic. Jak nic baterii nie wzięliśmy. Wpuściłem tutaj kota z dobroci. Dobra, bliska, jeszcze raz powtórzę. Po 23 doki doki. To nie znaczy o 23 doki doki. Przed 23 jakby było doki doki, to by znaczyło, że do tej pory byśmy powinniśmy już grać. Ale po 23 również dobrze możemy zacząć od pierwszej nocy, spokojnie. Kupszy go. Tak mi przykro Liska, bo mu wymiotuje tą nowelą. What? Nie, spoko jest w sumie, o dziwo. Spoko się w to gra. Jadę, będę musiał kota teraz upałować i go wyrzucić stąd, bo dobiera się do moich pudełek. Z moimi szczurkami, niestety obydwa zmarły na nowotwór. Obydwa. Jeden po drugim. God damn it, co za skurczyzn mały. Cóż, na ich cześć został kod nazwany Skinner. Rzekomo koty żyją długo, więc pamięć o nich, mam nadzieję, będzie trwała w mojej głowie przynajmniej. Ja myślałem o tym, żeby zagrać w Katrin, ale niestety nie ma jej na PS4, jest tylko na PS3. Chyba, że robią jakiś remake, słyszałem o remake'u jakimś. Poznajcie mojego kurde głupiego kota. Twój pies wałby się pies? Nice. Właśnie zderzyłem wylatające stworzenie pływające. Koteły są wredne? Nie są wredne. Nie aż tak. Czy wziąłem dwie fioletowe tabliczki? My ani razu fioletowej tabliczki nie widzieliśmy, ludzie. Znaczy, jedyne co w Doki Doki mnie trochę denerwuje, to brak jakiejś praktycznej interakcji z tą grą. Nie wiem. To jest dziwne. Jaka jest temperatura tutaj? Wiadomo? Nawet nie wiemy, jaka jest temperatura. Nie mam termometru. Te są lepsze niż psy. Psy są też zarąbiste. Najlepiej mieć psa i kota.
czy coś do nas płynie z lewej strony. Go syrena, proszę bardzo. Jedzie ode mnie. O, chyba nie zadziałało. O, shit. A, gdzie to? Kurde. Musimy znaleźć teraz tą kopalnię. O, tutaj. Kopalnię, co ja gadam. O, wow. Okej. Okay. Mamy niezłe systemy obronne tym razem. Może będzie łatwo przetrwać. Zobaczymy. Co to za rasa kota? To jest kot syjamski rzekomo. Cześć, Lakeman. Koty to jedno wielkie zbiorowisko chorób i powodują promieniowanie? Holy fuck! Co ciekawe, co... O kurwa, okej. Okay. Szczerze, koty promieniują nie słyszałem. O tym nie słyszałem. Czyli co, wyrośnie mi ręka dodatkowa od kota? O, w mordę. Hello! Ej, to działa! Okej. Okay. Poronienie powodują koty? Poronienie? O, shit. O. Musimy iść naprawić statek. Poronienie. Czy co, koty są formą antykoncepcji? Chcesz mi powiedzieć? No, interesujące w sumie. Naprawdę. Dobra, już przestań. To kosztowne było, jeżeli chodzi o energię. Zdecydowanie. Jestem na czymś zawieszony. No nie, w kołopie ta gra byłaby zarąbista, to jest prawda. Nie wiem, ja miałem szczury dwa, podobno szczury dopiero są roznosicielami chorobsk. Czy można by wyhodować rasę kotów, która bardzo skutecznie roznosi choroby, które powodują poronienie i sprzedawać je jako koty antykoncepcyjne? Dziska? Kot antykoncepcyjny? Wiecie? Kurde. Kot antykoncepcyjny. Możesz go przytulić i powoduje, że nie ma dzieci. Główka bez... Dobra, ale kocia mógłbyś przestać robić demolkę tam, hm? Przez ciebie poronie, okej? Okay. Gdzie jest ta baza lodowiska, której szukamy?
Tylko, że jak... No, ja je mięso, więc... Jakbym nagle chciał mieć dzieci, to nie miałbym problemu, żeby kota zjeść. Prawdopodobnie. Większego. Nawet jeżeli go bym lubił. Płynę do wyjścia? What? Kot się nadaje tylko na twój, dobra, dobra, dobra. Znam przypadki, gdzie ludzie umierali od sucharów Sleepy'ego. Goddammit, Sleepy. Dobra, my dzisiaj szukamy bazy, w której znajdziemy niebieski klucz. To jest nasz cel. Pytanie, gdzie ona jest, już... Chciałbym żartować, bo jeszcze... Mam nadzieję, że nikogo nie zszokowaliśmy. O, nie zjadłbym cię nigdy, nie martw się. Naprawdę. Ty byś mnie zjadł pewnie, jakbym umarł. I byś został sam, tylko z moim truchłem, co? Ty byś mnie zjadł, nie miałbyś oporu. Żadnego. Lava Castle. Lava Castle. Podwodna przygoda, dokładnie. Smakuje kurczak kot, myślicie? W Azji jedzą koty? Może tam byście spróbowali. Nie, kot się uspokoił, kompletnie wyrósł z tych zachowań. Nie wiem dlaczego. Trochę mi szkoda, bo podobało mi się, jak był asasinem kotem, ale... teraz już nie jest kot asasino. Robaki jedzą? My robaków nie jadą. Ludzie, ja mam wrażenie, że my wypływamy z tej miejscowy. Jesteśmy na 600 metrach raptem. Tu może być lewiatan gdzieś. Myślicie, że ma depresję kot? Nie, nie ma. Jest radosny. Znaczy, w sumie cholera wie, nie powie mi. Hej, stary, jestem przygnębiony non stop, pomóż mi. Nie powie mi niestety tego. Ale jest kochany, zadbany, przytulany cały czas. Ktoś się z nim bawi co chwilę. Może nie ma depresji. Pierdzielaj. Tutaj nic nie ma. Holy shit. Czy pamiętam, gdzie znalazłem główną część cyklopa? Koło Aurory szukaliśmy ich. Kurde, no mnie non stop atakuje. Coś mnie atakuje, z lewej w każdym razie. Koło Aurory? Po wraku Aurory? Dużo części znalazłem. Właściwie to chyba nie jest tam miejsce, nie wiem. W tym biomie z grzybami świecącymi? Nie, z grzybami znalazłem jedną część. A resztę w przypadkowych miejscach. Resztę w przypadkowych miejscach. Inactive Lava Zone. Lava Castle, baza obcy. Ale nie, nie, my nie szukamy tej konkretnej bazy. My szukamy miejsca, gdzie znajdę trzeci rodzaj kluczy. Bo mamy dwa rodzaje kluczy. Mamy żółty bodajże i niebieski, czy coś w tym stylu, a potrzebujemy jeszcze innego rodzaju. Chyba. Tak to rozumiem. A części do tego egzoszkieletu to w kompletnie przypadkowy sposób znalazłem. Nawet nie pamiętam gdzie. Cześć, młody. Niebieskiego potrzebuję. Okej, gdzie go znajdę? W Lava Castle.
W ogóle sobie nie wiem, czy słyszałeś, że my podobno kończymy powoli doki. Chyba w ogóle dzisiaj skończymy. Ja nie wiem, gdzie ja płynę. Gdzie? To jest lewiatan, to jest kuźwa lewiatan. Holy fuck, ile mam energii? 44%, okej. Okay. Panie lewiatan, proszę się odstosunkować, please. I beg you. Alien thermal plant? What the fuck? Okej, okay, stop, bo możliwe, że to jest jedna wielka, że wy mnie wprowadzacie w błąd. Ja muszę coś sprawdzić. Muszę coś, kurde, sprawdzić sam. Oh, shit. Jesteśmy na 7 cm, ludzie. Metrów. Kurde, ładujemy akumulatory spokojnie, wow. Tutaj jest. Niesamowite to jest. No, dwa razy piknąłem tym i już mam 44%, wow. Wow. I co, właściwie jeżeli jesteśmy głęboko i pod wodą, tam gdzie jest ciepło, to mamy nieskończoną energię w gruncie rzeczy. Lava Castle jest na samym środku Inactive Lava Zone. My jesteśmy teraz gdzie? Lost River Tree Cove. Whoops! To jest jakaś dziwna lokacja. Hello! Atmosfera tej gry. Atmosfera tej gry. W ogóle ktoś z was kiedyś nurkował? Powiedzmy. Wiecie, z akwalungiem i tak dalej. Mieliście tą przyjemność? W wannie tylko, nice. W basenie 2 metry. Z rurką. Me 900 metrów ludziskiem. Szambie, kangurę nurkową. Nice. Kuba. Na kursie nurkową, o kurde. W Lava Castle też jest smog? No i do niego płyniemy, bo w sumie wiecie. Ludzie mi koordynaty wysyłają, a ja nie mam cierpliwości do tych koordynatów. O, zobaczcie, moja baza tymczasowa, która nigdy nie została skończona. Masowe mordy popełniamy tym cyklopem na tych rybach okolicznych. Jak to się miejsce nazywa? Inactive Lava Zone Corridor. Dziecka, to gdzieś tu musi być. Inactive. Okej, okay, stop, 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 fuck. Zróbmy tak. To jest 1000 metrów pod wodą. Skoro jesteśmy na Inactive Biomie, Lava Zone.
Oh my god, tylko nie te waria. Co za zasrance. Bierzemy arsenał nasz. O, oh, come on. Fuck. Hot, nie, nie mikrofon, zostaw go. Hotel! Czemu mikrofon chcesz ugryźć? Boże, jak ja ich nienawidzę. Jak ja ich kurde nienawidzę. Prawie tak samo jak braci pierdolec. Oh my god. Dobra, wiecie co? Zmiana planów. Ja przynajmniej w cyklopie jestem bezpieczny. To one mnie nie mogą ruszyć, jak jestem w cyklopie. Chodź tu ze strony. Gdzie jesteś? Postrzelę cię. Gdzie jesteś? Co, zdespanowałeś się kompletnie? Hotel. Nie. Jest to. Pięćdziesiąt pięć. O kurwa. O, hello. O nie! Zdarza się to. O kurde, to jest ślepy załóg również. God damn it. No już się przystał do mnie, zobaczcie na to, ja walę. To jest tam. Tam mamy płynąć. Okej, jakie to jest bajam? Korridor. Daj, gdzieś musi być Lewiatan, gdzie mieszka. Okej, one mi wysysają energię, ale więcej ładuje. Musisz chodzić po mikserze, naprawdę? O kurczę. Powinno być coś w rodzaju... Ty, a jak włączę to? O, get wrecked! Jest! Kurde, wolność, nie? O, jak mi przykro. Nie ma przesysania się do mnie. No cóż, płyniemy sobie Lava Zone Corridor bliska. Fajnie jest. Nie wiem gdzie. Nie wiem gdzie płynę. Energia 47%. Holy shit. Wyładowanie tego zabezpieczenia jest drogie. Gdzie jesteśmy? Lava zone, korridor. Lava Zone Chamber.
Ale inactive lava zone, czyli może to być gdzieś tu, ludzie. Może być bezpieczne. Kuźwa, to jest przestrzeń duża. Jak... metrów, holy shit. A coś mnie zje. Seek fluid intake. Easy peasy, lemon squeezy. Vital signs stabilizing. Coś się wpieprza w mój statek cały czas. Czekajcie, bo muszę owoce zjeść, okej? Okay? Kosztowne. Jest... Są ci strażnicy niby. Oh my god. O, jest Kubaniec, widziałem cię. Widziałem cię. Dobra, jest lewiatan. Jesus! Holy fuck! Nie jestem głośno. Ja no, kurde, nic nie widzę, to jest tak głupie. To jest wielka komnata dosłownie. Thank you.
Tutaj wygląda jak jakieś... A, dupa. Mówicie, że to jest... tą stronę bardziej? Jak my stoimy z energią pod... O Jezu, dobra, muszę wyłączyć. O, prawie mi mózg urwało. Ciemno jak w dupiu, no. Ciemno jak w dupiu. Nawet czy co zrobimy? Będziemy eksplorować na nogach. Zatankujemy, zaparkujemy, że nasza gdzieś tu. O, wow, to jest może dziura? Zróbmy ten. Klik. Prawie że. Engine powering down. Kot. Nie, to nie jest zdrowe dla kotela. Biedny kotel. Okej. Zanim wyruszymy... Botuje na nie modów. Co znowu Laura zrobiła? Co znowu Laura zrobiła? Yeah! Holy shit, dzień dobry. Oh yeah, co to było? Zobaczcie się? Kurde, mol, ludzie. Jest. Nie wygląda na bezpieczne miejsce, ani kurde trochę. O co teraz w powietrzu? Okej. O, zbugowaliśmy grę w jakiś sposób. Normalnie chodzę w powietrzu. Ooh, baby! Come on. Yeah. Okay. Discord, synie! Carbon dated to between 800 and 3000 years ago. Czekajcie, bo coś czuję, że my błąd popełniamy. Nie mam chyba żadnego klucza przy sobie. Weźmy ze sobą klucze.
Tylko muszę je sfabrykować, to prawda? No to nic. No, come on. Do góry, do góry. Nie? Okej. Patrzcie, już się przystała jedna. No. Co jest, Dana? Oh my god. Do kuj! Do tyłu! Jezus, maja, dziękuję. Oh my god. Systems online. 62%? To chyba nie jest wystarczająco ciepło. Nie jest tak ciepło, jak myślałem, że jest. Okej, co ja mogę z... Chcemy sfabrykować... Okej. Kurde, ale którą chcemy sfabrykować? Czy ja mam w ogóle diament tutaj? Jest miedź. Jest nikiel. Diamentu mogę nie mieć. Ups. Akurat diament jest do fioletowych potrzebny. Czy tutaj można znaleźć rudę diamentu gdzieś? W okolicy. W bazie też nie mieliśmy diamentu. Był jeden w drugim? Poważnie? Teraz... Stop, czekajcie. Dobra, jedną mam już. To jest racja, że mam. Kurde, że diament, teraz diament. Co to jest, to płetwa? Nie mam diamentu. Jest rubin. Siarka krystaliczna, diamentu nie mamy. Dobra, mamy jeden klucz. Zobaczymy, co się uda nam wyciągnąć z przywróci jednego. Trzeba liczyć na to, że znajdziemy po drodze gdzieś. Ten... Skubaniec. Koniec, musimy mieć szczęście trochę. Zobaczymy. Czy dzisiaj mamy szczęście, czy nie mamy szczęścia. No jest kwarc, co? To nie jest diament. To jest kurde kwarc. To co to? Nikiel. No nie, chodź. To jest kwarc? To jest kwarc. Dlaczego on tworzy problemy, których nie ma? Żebyś się zdenerwował! Mam diament w szafce koło siarki? Poważnie? Holy shit. Tu jest coś.
No ich jest tutaj sporo. Chyba nie ma wody nawet. What the fuck? Ważne? Mogę to podnieść po prostu? Ha. Isildur! No! What? A to co? Okej, portal tu jest, nice. Jakbyśmy chcieli wejść do portalu, to mamy możliwość. Holy shit. Dane z kamieli. Środek kwarantanny. Primary alien facility location updated. Volcanic area connected to this cave system at depth 1.4 kilometers. A dobrze, że ją wywaliłem z pokoju. Okej, okay. Shit. Dane energii. Integrating new PDA data. Wow. Synthesizing ionic power blueprints from alien data. Blueprints stored to data bank. No ciekawe. Okej, pytanie jest takie, czy ja coś przeoczyłem tu jeszcze? Kot się napił z puszki energy drinka i zwymiotował. Ja mówiłem mu, niezdrowe, nunu, fe. Nie, będę pił. Pobieraliśmy te dane. Señor.
No dobrze, kurde, boję się, że coś przegapię. O, come on. Tu jest wejście dodatkowe. Ale nie mam tabliczki. A w środku jest ta tabliczka, której szukam. Nie! Jelo. Hello. O, coś, ja to miejsce jakby nie mogę wyjść z tego. Z maszyny. What? To trochę niefortunnie, bo... No come on, what? Czemu nie mogę wyjść z niej? What the fuck? To jest w ogóle miejsce, jakby ludzie... To jest chyba pierwsza ta baza w ogóle. Czekajcie chwilę. Nie wiem czemu, ale mam buga, nie mogę wyjść z egzoszkieletu. Wygląda jak ta pierwsza baza, bo tutaj jest ten ich broń palna. A dziewczyna włączyła odkurzacz. Tak, to jest zdecydowanie ona. To był kot. To kot włączył odkurzacz, okej. Odbaguje się tak jak wrócę? Mogę wyjść? Nie. Wow, mam baga. Wow. Kot sprząta, no. To byłoby genialne, gdyby kot sprzątał. Albo pies. Kurza. Ja miałem mnika, który kurze ścierał w sumie. Warning. Emergency power only. Oxygen production offline. Mogę wyjść? Dobra, dla bezpieczeństwa wejdę bez tego. Jakby psy sprzątały, to by nie było schronisk. Co mi daje... Co mi da wejście tutaj? Jednego klucza, no. Jednego klucza! Jeden klucz, please. Dobrze, to już... To już badaliśmy. Tak? Tak. Potrzebuję diamentu, ludzie. Jeden diament i byłoby git. Co to jest? Holy fuck. To jest... Tutaj tą chorobę sobie wstrzyknąłem wtedy. Jak mi się wydaje.
O, oh, wow, nie. Na wyspie masz diamenty. Albo to sprawdza, czy jestem zarażony. To ma sens. Ja mam w szafce, jesteście pewni? Oh my god, okej. Nie wiem, wydaje mi się, że przeszukiwałem szafki, nie było. Ale to będzie był pierwszy raz, kiedy czegoś nie widzę. Wystarczy nam jeden. Diament. Tak, by the way, bateria... Oh my god. To będzie OP. To będzie OP. Shit. Coś mi się wydaje, że będziemy mogli dużo więcej za niedługo pływać na cichym biegu i używać tarcz w naszym tym cyklopie. Dobra, ja mam oczywiście sprzeczne informacje z czatu. Ktoś mówi, że tutaj że można znaleźć w tym. W poprzedniej bazie, właściwie w elektrowni. Że tam można było znaleźć klucz drugi. Nie przynajmniej coś tu jest. Kurde, jakbym grał w Quake'a jakiegoś. Ogólnie to... Super, mamy teleport tu. Ciekawego cię znalazłem. Znaleźliśmy jakąś elektrownię obcych. Tylko mam problem taki, że i znaleźliśmy też ten klucz do tego wielkiego budynku na lawie. Ich. Tylko że... Holy shit, co to było? Tylko że ten klucz jest za ścianą i potrzebujemy kryształu, diamentu. I akurat się tak składa, że chyba diamentów nie mam. Zobacz, czy tu jest zejście niżej? A nie, my tutaj byliśmy, co? Jeszcze raz sprawdzę na wszelki wypadek. Mogliby zostawić tutaj klucz jeden dodatkowy. Pintuchy. Chyba nie ma. Odkryliśmy też nowe źródło energii, lepszą technologię mamy. Więc będziemy mogli znowu ulepszyć ten... cyklopa. Ale chyba tylko cyklopa będę ulepszał, bo to jak najbardziej sobie daje radę z tym, co mamy, jeżeli chodzi o źródło energii. Przed wejściem w jaskini były diamenty? Okej, czekajcie. No nie mamy możliwości otworzenia tego na razie. To nie jest aż tak duży problem z tym, że no będziemy musieli szukać diamentów. O ile... Część osób twierdzi, że mam w schowku. To jest możliwe.
Holy shit. Thermal activity. Dostałem 80 na Steamie. Wow, to jest creepy. To jest chyba jeszcze jedno wejście w ogóle. Wow. To nie jest diament jak coś bliska. Tak myślę, że to nie jest diament, to jest to drugie na K. To jest jakiś kurde grzyb. Jajo stworzenia, brak miejsca w ekwipunku. Tak, to jest kijanic. To jest kwarc. Więcej kwarcu. To? Tytan, no. Dobra, idę sprawdzić, co mamy w cyklopie. Może rzeczywiście tam mam, ale... A to co to jest? Zmienić pewnie, złoto, okej. Dobra, jeszcze raz, na wszelki kurde wypadek. No tak, przy okazji, ile mamy energii? 69%. Nie, no się aż tak szybko nie ładuje niestety. Nie no, dwa razy to sprawdzałem, nie możliwe, żebym aż tak był ślepy. Nie no, diament wygląda specyficznie, teraz bym go zobaczył. No, może to jest diament? Nie, co zrobimy? Nie, musimy znaleźć diament, fuck! Diament jest nam potrzebny, musimy go znaleźć. No, ale gwiazdka. Ciekawe jak tam zwierzątka w akwarium. No. Tak się dowiemy jutro, ludziska. Ja będę kończył na dzisiaj, jeżeli chodzi o Subnautikę. Jutro wrócimy z nią. No, jutro mnie chyba nie ma. W razie, tak, na dzisiaj koniec z Subnautiką i będziemy grali w Doki Doki. Więc zrobię sobie przerwę. Zapiszmy grę. Będziemy musieli znaleźć diament, żeby tam wejść głębiej. Zrobię sobie przerwę krótką, ludziska, i do was wrócę. Zaraz i będziemy grali w Doki Doki. Okej, okay, wasze Doki Doki, kochane.